Siema, siema, jestem Rajo Jeep, to jest kończynek z naszej takiej miniserii ze Zdziechowa oczywiście. Witam was ponownie w kolejnym odcinku. Na samym też wstępie popatrzę was stronie opis w górę, bo to bardzo kanał rozwija i fajnie by było, gdybyście troszkę tych kłapek zostawili. Jakbyście tak dali radę, nie wiem, tak powiem 500, to będzie dobrze. Mam nadzieję, że się uda te 500 zdobyć, także było bardzo miło. Co tu robię właściwie? No jestem aktualnie przy szklarniach, sprawdzałem sobie, jak to wszystko tutaj wygląda. No i co, troszkę tego tu jest, ten safe ogólnie bardzo mocny, jest taki rozwojowy. O, to wiecie, trzymamy inne tynki na chacie, ale chata jak najbardziej spoko tutaj pasuje. Właściwie to jest chyba chata, która była to oryginalnie, niemalże idealnie przypominała to, co tutaj mamy, więc niewiele się zmieniło konstrukcyjnie, a myślę, że wyszło bardzo, bardzo spoko. Słuchajcie, no co dzisiaj? No dzisiaj mam przygotowany zestaw, właściwie już widzicie tego Yondera 6930 oraz prasę Krona, którą kupiliśmy za jakieś śmieszne ceny w ogóle kiedyś, więc no nie ma co zwlekać, siadamy sobie. Okej, ja sobie tylko jeszcze poprawię słuchaweczki, żeby wszystko było jasne. Okej, czy wszystko jest git? Chyba jest git. Zapalamy, odpalę sobie hudy, żeby było wiadomo, co jest 5. Czwóreczkę wbijamy, jak już czwórkę B. A niech będzie. Aż po polnych to może... Okej. Tylko tak, ja trzeba mieć kable podczepione te wszystkie na pewno. Wałek i kable jeszcze, o, świetnie. Teraz wszystko działa. No, więc słuchajcie. Wyruszamy sobie dzisiaj powolutku na nasze poletko. Jak mówiłem, obiecałem wam oczywiście w odcinku ostatnim ze Zdziechowa, że będziemy sobie troszkę prasować. No i dzisiaj sobie troszkę poprasujemy. Nie jest jakoś tam tego dużo specjalnie, znaczy inaczej, prasowania jest dużo, ale nie na tyle, żebym robił cały odcinek. Tak, gdzie krótszy odcinek mam po prostu z tego Zdziechowa walne i tyle. Więc spokojnie, to dla strzelania mnie taki fajny moment, kiedy mam czas do nagrywania, a nie mam co nagrywać, to zawsze odpalę Zdziechów i spoko, bo wszystkie serie już są przygotowane pod nagrywanie, ale że nagrywamy wszystko na streamach, no to wiadomo, jak to wychodzi. To sobie powolutku zakręcimy. Musimy raczej wiedzieć, jeszcze rzepak to koszenie jest, ale to raczej chyba rzepaku z wami nie będę kosił, tylko sobie tam to po prostu skipnę trochę. Tak, ogólnie widzicie troszkę też z błędów tych terenowych, bo nie update'owałem sobie Zdziechowa, w sensie nie zmieniam tego terrain shaderu, bo chyba sam autor nie wydał poprawki pod nowy patch farminga, ale ja też w sumie tu nie grzebałem, bo na Zdziechowie mało grałem, więc po prostu zająłem się tym w ten sposób, że po prostu ominąłem to i tyle, nie? Gdzieś tam na dużych mapach, tych otwartych przestrzeniach to ma znaczenie, a na takich mniejszych to nawet się tego nawet nie zauważa. Także rozumiecie chyba mnie. Gdzieś sobie prostujemy tutaj w tym miejscu, ostatnio tam się sobie tam kosili, a poprostujemy sobie dzisiaj tutaj. Ja chyba sobie włączę w ogóle trójkę. Na 3C będę jeździł, może najlepiej będzie nawet. Więc tak. Podjedźmy sobie wszystko elegancko. Czy mi się prasa odpali? Aha, trzeba się praskę rozłożyć, tak? Bo rozumiem, tam pewnie jest problem. O, właśnie, z tym trzeba. Fajnie, nie? Jednak te... Ciekawe to takie. Bardzo ciekawa linka. No, ale fajny zestawik, myślicie, jest przygotowany, także... może być spoko. Pytanko, czy ja tu mogę się otwierać sobie ten? O, super. Mogę sobie otwierać drzwi. No i fajnie, chyba będą otwarte. Przełączmy się na prasę. Odpalamy. No i do dzieła, jazda. Ciekawe, czy będę w ogóle trzymał dobre obroty, ale mam nadzieję, że tak. Okej, trochę za turą może podniesiemy, żeby tam nie przeszkadzał. Fajnie, bo to jest kostka, więc zaraz zatrzymywanie się, po prostu czysta jazda i tyle. Przy okazji też powiem coś tutaj ciekawego, bo kosiłem sobie przed tym odcinkiem. Nagrałem jeszcze odcinek z koszenia tej pszenicy, tylko na tamtym polu wcześniejszym. Podnieśmy sobie wałek, czy podbierak, żeby to nie ryło mi po ziemi. I... O, z tej strony pojedziemy. Stoi, widzicie, kombajn na polu. Stoi nie bez powodu, dlatego że po prostu no mokre zboże tam jest, nie? Nie chciałem już wjeżdżać, zrobimy tylko sobie jeden przejazd dookoła. Myślę, może jeszcze walnę jakąś próbę tam. Ale mówię, nie ma opcji, wilgotność strasznie duża, więc odpuściłem temat. Na razie czekam, aż to przyschnie. Mówię, sobie będę tak teraz kombajn oku, więc nie zjeżdżałem, tylko po prostu kombajn zostawiłem, zwróciłem Masajem, wróciłem New Hollandem na Gospo i przepiałem się po prostu na Yondera z prasą, więc mam pewne, że nikt tam nic nie będzie przy nim majstrował przy moim kombajnie, a przy okazji porobię sobie coś innego, żeby też nie czekać, co nie? Więc no wiadomo, jak to jest tam. Strefa przełąkowa trochę jednak jest bardziej wilgotna zawsze, a tutaj na lekkim takim wzgórzu trochę to lepiej wygląda. Jestem w ogóle ciekaw, jak tam kostki lecą, bo ja tak jadę i nie patrzę w ogóle do tyłu.
ale tu raczej nie ma nic, co się zepsuć, tak mi się wydaje przynajmniej. Okej. Więc no. Co mi też fajnie sobie pokazać, to na takie troszkę średnich maszyn, tylko nie są to też takie, jakieś takie mega duże, tylko takie średnie. I ogólnie też nawet z ankietki, którą tam robiłem kiedyś dla was, wyszło właśnie, że wy jako gracze najbardziej lubicie najbardziej właśnie lubicie grać na maszynkach średnich. Także ciekawe, bo myślałem, że lubicie na takich malutkich, ale to chyba dlatego, że może po prostu samo granie dla was na średnich jest ciekawsze, ale lubicie bardzo na przykład oglądać jakieś zdjęcia, save'y takich dziad gosp, nie? Więc to też ciekawe, nie? Że raczej, większość idzie w takie już średnie maszynki, a nie takie dziadostwo, jak myślałem, że będzie. Co tu się w ogóle wydarzyło, jak myślicie? Ja wam podpowiem, w sumie. Były tu buraki po prostu, bo to było pole po burakach. Ja na tych burakach sobie zasiałem teraz pszenicę. No i tu był po prostu odbiór, nie? Buraki leżały aż do zimy, dopiero wtedy przyjechał Holmer. Przepraszam, ropa. Chyba przyjechała ropa. Przyjechała ropa i nam odebrała to wszystko. Także zostawiłem sobie tak jakby miejsce. No i tam sezon wiadomo troszkę przeżyje bez tego, nie? Może sobie wyłączę mi mapkę, żeby tak troszkę było mniej tych chudów. No bo i tak jest sporo ich. A tak myślę, że będzie trochę lepiej. Widzę, że chyba nam tutaj podupada troszkę yonder, nawet nie wiem, czy nie trzeba by troszkę go lekutko podregulować dla samej też wygody. Ale w sumie, jak wygląda w ogóle yonder? Nie no, mam tak, w sensie pokazuje właśnie wartość średnią naprawienia, bo ogólnie mam taki fajny modzik, który pokazuje konkretną maszynę i konkretnego stopień zepsucia, że tak powiem. Znaczy sprawności, ale widzę, że w tym przypadku jest akurat w porządku. Z góry też w ogóle mówię, że ten odcinek nie będzie jakoś specjalnie długi, raczej taki jest króciutki na pokaz. Tutaj specjalnie się nie będę jakoś pocić nad tym, żeby to zrobić mega długi odcinek, tylko tak raczej coś tam sobie dla was po prostu wrzucić, bo wiem, że tych odcinków teraz macie odcinki co 2 dni w sumie na kanale, więc zawsze fajnie, że coś tam nowego dla was leci, coś innego. I w ogóle nad tym, jak tam ten zdziechów siądzie, nie? Bo zdziechów zdziechowem. Ale sam save też może dla was być różnie odbierany. Zróbmy z tego klina tutaj, wiecie? Znaczy tam takie malutkie pole, bo to jest część tego pola. Ale ja tutaj go nie ogarniałem wcześniej. Więc sobie teraz to chyba zrobimy, wiecie? Troszkę się więcej pojeździ, bo tam jednak... Kurde, to strasznie trzeba powolutku. Zgarnię to słomę? Chyba zgarnię. Chociaż trochę tam zgarnię zawsze, nie? Może czwórko pojadę? Czy D? Czy ten nie bardzo? A, tak samo. Tam są po prostu większe obroty trzymane. No, ale jakaś tam praska leci. Może pojedziemy sobie troszkę tak jeszcze. Poczekajcie sobie, jeszcze ustawię tylko... O! Jak teraz tutaj to się prezentuje? Fajnie, ja bardzo lubię ogólnie ten zestaw, nie? Gdzieś ten yonder tutaj był dla mnie takim dosyć ważnym kamieniem milowym, jeżeli chodzi o to gospodarstwo, bo on bardzo pomógł mi na początku, bo wcześniej mieliśmy chyba Zetora, a nie wiem, czy on był z turem, czy bez tura. Mieliśmy jakiś ciąg był z turem i on był na tyle słaby, że nie mógł dźwigać belek, dlatego musiałem iść w kostki i te kostki to były problematyczne, wiecie, jak ma się powiedzmy krów około 40 sztuk. I się wszystko zbiera w kostki, no to troszkę to zajmowało zbieranie tych kostek, a ja też chciałem tak bardziej realnie, więc układałem sobie ręcznie sam, nie bawiłem się w jakieś autoloady. No i troszkę to był też problem, bo w farmingu kostki jak się układa, to one bardzo wariują po prostu, nie da się farmingu tego robić realnie, więc chcąc grać realnie, za bardzo realnie nie pogracie sobie po prostu, no bo ten sam FS już was ogranicza od buta. Tymi właśnie kostkami, więc wszystko najpierw robić autoloadem albo coś, co za was to ogarnia. Ewentualnie tak na przykład robiłem farmingu 19, tylko teraz tego dostępu za bardzo nie ma. W sensie takim, że miałem po prostu mod wideo i sobie miałem przytyp autoloada. I wyglądało to po prostu tak, że podchodziłem sobie, nadziewałem jakby widełkami kostkę, podchodziłem sobie do przyczepy i po prostu wyrzucałem do góry i ona się układała. To było takie coś takiego, co było realistyczne w pewien sposób, ale upraszczające rozgrywkę, żeby nie lagowało i żeby działało w miarę dobrze. Więc jest takie fajne, to było właśnie fajne właśnie rozwiązanie po to. Niestety już teraz chyba wideo do farminga 22 nie ma, a jeżeli już są, to może są jakieś takie prywatne, wiecie, gdzieś tam niepowydawane na jakichś dyskach modmakerów. Więc ciekawe, czy się kiedyś w ogóle jeszcze pokażą widły, nie? No to w sumie ciekawe, że mamy tak dużo takich właśnie zdolnych modmakerów, a jeszcze nikt nie zrobił tych wideo od początku, nie?
Chyba, że one są na tyle skomplikowane, bo z tego co wiem, nie można tych wideo wydawać, dlatego że jest jakiś autorski skrypt. I pytanie, czy wideo są na tyle skomplikowane, że ten autorski skrypt jest niemożliwy do powtórzenia w inny sposób, nie? Wiecie, że nie możemy zrobić tego inaczej, niż tylko tak, jak to zrobiło ono na początku, nie? Czyli pierwotnie w tym farmingu 11, albo nawet 13. Czas na pewno był wydany, nie? No a teraz trochę się farming zmienia i ciekawe, czy ten skrypt też się zmienił, nie? No nie wiem, może ktoś z was wie, co się dzieje na temat wideo, to dajcie znać, bo to pewnie ciekawa byłaby rzecz, nie? Dobra, zatem co tu jeszcze chciałem się z wami pogadać? Chyba tak naprawdę o niczym, nie? Tak specjalnym szczególnie. Mogę nieco wam powiedzieć, że trwa przerwa odnośnie mapy i przerwa ze szpakowem będzie trwała aż do września. I dopiero we wrześniu wracamy sobie do robienia map, więc jak ktoś teraz nic tam z mapy się nie dzieje, więc nie będzie, nie dość, że work in progress nie będzie przez około 2 miesiące, to jak wrócę po tych 2 miesiącach, to i tak mapa stoi w tym samym miejscu, w którym była wcześniej, więc można powiedzieć, że work in progress wyjdzie teraz bardzo, bardzo późno i to będzie już dosyć taki już work in progress. Myślę, podchodzący pod może nie końcówkę, ale no, żeby coś fajnego wam pokazać, trzeba zrobić bardzo dużo i znowu modelowanie mnie czeka. Także wiecie, jak to jest. Kurczę, z drugiej strony jeszcze, tak teraz pamiętam, mamy jeszcze trzeciego spodu do modelowania. Ono naprawdę nie jest jakieś tam specjalnie skomplikowane, mimo to jednak wymaga ode mnie troszeczkę pracy i będę starał się zrobić wszystko tak, żeby wyszło jak najlepiej. No bo to dosyć ciekawe gospodarstwo może być, nie? Będą takie trochę większe maszynki. Dobrze, czy ja coś jeszcze tu w ogóle mam z wami jakieś... Coś jeszcze chciałem tu z wami mówić? Chyba tyle w sumie, jeżeli tak o to chodzi. Bo teraz dużo ludzi pewnie zastanawia się co i jak, a ten odcinek gdzieś może nawet wychodzić też gdzieś jakoś końcówką lipca. Jeszcze do końca nie wiem, jak te odcinki w ogóle powrzucam, jakie segreguję tak, żeby było w miarę ciekawie dla was. Ale będę musiał coś tam porobić, nie? Żeby było ciekawe. O, widać nasze silosy w ogóle stąd nawet. Fajnie, fajnie. Ja też lubię ten saveik, tak sobie pograć na nim. Jednak co jak co, ale tej Zdziechów mam taki sobie klimat tej mapy realnej i nawet wydaje mi się, że ludzie tutaj grając w tym save'ie, znaczy na tej mapie, tak trochę czują się trochę tak realnie, nie? No i się to bardzo ma duże znaczenie, jak się właśnie taki klimat robi, nie? Że jednak są mapy, na których nie czujesz takiego realnego vibe'u i są takie, na których czujesz, nie? Wydaje mi się, że przez to, że Zdziechów taki jest taki właśnie realny, to wygląda dosyć dobrze, nie? No w sumie ciekawe bardzo. I jestem właśnie ciekaw, czy w ogóle autor Zdziechowa, robiąc teraz kolejną nową mapę, też taki duży nacisk nałoży na detal jakiś albo coś, i jak będą wyglądać też budynki, nie? Bo sam teraz bardzo mocno w te budynki poszedłem, robiąc po prostu szpakowo i wiem, ile to wymaga pracy. Także jestem ciekaw, jak do tego się ustosunkują inni właśnie twórcy map. Czy też się na tym skupią, na tych modelach, czy raczej to może trochę odpuszczą i dużo rzeczy będą robić sobie po prostu z odzysku, nie? No, ale fakt jest faktem, że w sumie dużo modeli brakuje, nie? Teraz w farmingu. W sensie jest mało takich osób, które to dobrze ogarniają, bo albo jak ktoś coś już ogarnia, to już sobie coś tam to powydawał na swoje potrzeby i nikomu nie daje dostępu, albo po prostu jak widzimy jakiś inny model z odzysku, to tak mówimy, już te modele znamy, po co one, nie? Jeszcze raz. Więc to zawsze też różnie bywa, nie? No ale nic, mówi się... no jest jak jest, nie? Dobra, wiecie co, ja myślę, że ogólnie nie chcę też robić tasiemca. Taki 15-minutowy odcinek, bo myślę, że dzisiaj tylko strzelę. Także tylko się przypomnieć, że jak coś to jestem, pamiętajcie oczywiście o kolejnych seriach z Kolonii oraz Osady, żebyście do nich wpadali na kanał do mnie. Bo myślę, że to warto, na pewno. No i co? Będziemy się chyba widzieć w bliska już za 2 dni, tak? Bo co 2 dni mamy te odcinki wrzucane na kanał. Także ja to sobie gdzieś tam dokończę, sprosuję i w kolejnym odcinku się może zobaczymy. A włączymy sobie, jak będę coś tutaj ogarniał innego na tym save'ie, bo pewnie będę chciał coś takiego robić. Także no słuchajcie, o, muzyka się włączyła. Dzięki serdecznie za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki ze Zdziechowa. Trzymajcie się, no i cześć, pozdro. Pa, pa.